Za nami kolejny bardzo dobry kwartał dla Banku Pekao S.A. Wynik za drugi kwartał to prawie 1 700 000 000 zł netto. Za pierwsze półrocze to już ponad 3 miliardy złotych. W stosunku do roku poprzedniego wynik jest grubo ponad 2 razy lepszy. Drivery wzrostu tego wyniku są oczywiście niezmienne. To są sprzyjające warunki makroekonomiczne. Tu mam na myśli szczególnie poziom stóp procentowych i dochody odsetkowe banku w kolejny kwartał rosnące, ale również dochody pozaodsetkowe. W drugim kwartale mieliśmy też do czynienia z aktualizacjami naszych dwóch największych rezerw, czyli rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne. Tutaj zaktualizowaliśmy jej wartość, zarówno o aktualizację czynników makro, jak i o parametr charakterystyczny dla naszego banku, oczekiwaną przez nas liczbę pozwów w przyszłości, kaloryczność tych pozwów. Przy czym odmiennie niż w poprzednich kwartałach, ta aktualizacja w drugim kwartale bieżącego roku spowodowała rozwiązanie rezerwy na ponad 200 milionów złotych. Druga rezerwa to rezerwa zawiązana w zeszłym roku na wakacje kredytowe. Te wakacje kredytowe powoli zmierzają do końca. Ciągle niskie koszty ryzyka, bo za drugi kwartał na poziomie około 40 punktów bazowych. Tu w kolejnych kwartałach spodziewamy się umiarkowanego wzrostu tychże kosztów. Natomiast w żadnym ze scenariuszy przez nas analizowanym nie spodziewamy się, że koszty ryzyka wzrosną powyżej zakładany w strategii korytarz między 50 a 60 punktów bazowych. Bardzo ważnym w naszej ocenie wydarzeniem w tym pierwszym półroczu bieżącego roku to jest przeprowadzone testy warunków skrajnych przez Europejski Nadzór Bankowy. Bank Pekao S.A. zajął pierwsze miejsce w całej Europie, co myślę jest dowodem na to, że bank jest bezpieczną przystanią również w bardzo niestabilnych czasach.